10 znanych firm współpracujących z nazistami. 10. General Electric. Jedno z największych przedsiębiorstw na świecie. Działająca od końca XIX wieku firma zajmuje się dziś m.in. produkcją sprzętu AGD, silników lotniczych czy sprzętu medycznego. Prężnie działa także w bankowości. W czasie II wojny światowej koncern nabył udziały w koncernie Siemens, który wykorzystywał do pracy pracowników przymusowych. Również firma finansowała hitlerowskie zbrojenia i wpływa na zawyżenie cen produkcji broni dla aliantów. 9 Siemens, gigant telekomunikacyjny i energetyczny w trakcie II wojny światowej nie produkował jednak telefonów, ale pociski V1 oraz V2. To jeszcze nic, ponieważ pracownicy tej firmy brali udział przy projektowaniu krematoriów wykorzystywanych później między innymi w Oświęcimiu. To pracownicy tej firmy montowali urządzenia. 8. Aqua, niegdyś dostawca materiałów z zakresu fotografii analogowej, dziś firma wytwarza urządzenia w branży poligraficznej i medycznej. Firma w okresie II wojny światowej zatrudniała więźniów obozów koncentracyjnych. Mówi się, że przymusową pracę na zlecenie tego koncernu wykonywało nawet 100 tysięcy ludzi. 7. Dr. Edker. Edker współpracował z reżimem do końca wojny, czerpiąc z tej współpracy wymierne korzyści. Firma zaopatrywała SS w bezpośrednio lub przez firmy od doktora Oetkera zależne. Oetker senior zatrudnił także robotników przymusowych m.in. w należącej wówczas do koncernu fabryce maszyn do szycia Koch-Adler i w fabryce chemikaliów. 6. IBM. IBM to gigantyczny koncern informatyczny. Wśród towarów dostarczanych przez niemiecki oddział IBM znajdowały się maszyny liczące oraz karty perforowane, które były wykorzystywane przez Niemców podczas przygotowań do ataku na Polskę. Maszyny sortujące zainstalowane były we wszystkich obozach koncentracyjnych. Badania dowiodły, że Holokaust byłby, nieważne czy z pomocą IBM, czy bez niej, ale gdyby nie informatyczna pomoc, skala ludobójstwa byłaby o wiele mniejsza. 5 Dynamit Nobel, wielka firma chemiczna, założona oczywiście przez Alfreda Nobla, twórcę dynamitu oraz słynnej nagrody. Oczywiście nazizm przyszedł dużo po śmierci naukowca, ale jego firma przystąpiła do współpracy. I myślę, że nie muszę mówić w jakiej dziedzinie. 4. Krupp, niemiecki koncern stalowy założony w 1903 roku jako spółka akcyjna będącej kontynuacją przedsiębiorstwa, które w 1811 roku założył Friedrich Krupp. Przedsiębiorstwo zajmowało się wydobyciem rudy żelaza, produkcją i obróbką stali, systemów transportowych, elektroniki, maszyn przemysłowych oraz uzbrojenia i amunicji. Aktualnie firma działa pod nazwą ThyssenKrupp i wiedzie jej się świetnie. 3. Audi, aktualnie Audi jest częścią Volkswagena, ale nie zawsze tak było. Kiedyś Audi należało do firmy Auto Union. I tu jest haczyk. Firma oprócz samochodów produkowała silniki do niemieckich czołgów, zaś fabrykę dla firmy wybudowali więźniowie obozów koncentracyjnych i to w nieludzkich warunkach. Pracowało 18 tysięcy więźniów, zginął co czwarty. 2. BASF, aktualnie firma tworzy produkty chemiczne przyjazne środowisku. Jest to jeden z największych koncernów chemicznych na świecie. A kiedyś, w trakcie II wojny światowej, prowadzili eksperymenty na ludziach, no i zatrudniali niewolników. Milutko, nie? Jeden NASA może nie pracowała z nazistami sama firma, ale pewien ważny jej pracownik. Na miejscu pierwszym będzie ciekawa historia pana Huberta Straukholda. Mężczyzna pracował dla NASA i pomagał przy realizacji misji Apollo. Był nazywany ojcem medycyny kosmicznej. I zapewnił bezpieczeństwo medyczne oraz aerodynamiczne kosmonautom biorącym udział w tamtych misjach. Trafił nawet do Międzynarodowej Komnaty Chwały Zdobywców Kosmosu. Wszystko się popieprzyło, kiedy okazało się, że swoją wiedzę zawdzięcza eksperymentom, które przeprowadzał w obozie koncentracyjnym w Dachau. Tam właśnie prowadził, powiedzmy, badania nad wpływem aeronautyki, na organizm człowieka. NASA uratowała go przed egzekucją i ukryła, aby opinia publiczna nic nie wiedziała. To dzięki niemu Amerykanie prześcignęli Rosjan w badaniach kosmosu. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów, zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!